Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Mogę prosić trochę czerwonej farby na jabłko, Ruby? Oczywiście, Luizo. Nie będzie mi potrzebna. Teraz używam żółtej. Namalowanie miski z owocami na wystawę prac skautek to świetny pomysł. Jada nasze rekwizyty. To nie jest do jedzenia, tylko do malowania. Pędzel. Max, nie malujemy owoców. Malujemy obrazki z owocami na wystawę. Malowałyśmy. Max zniszczył wszystkie owoce. Nic nie szkodzi, Max. Chyba już wiem, jak możesz nam pomóc. Jesteś świetnym modelem, Max. To zabawne, że wcześniej na to nie wpadłyśmy, Ruby. Przecież wszyscy lubią oglądać portrety. Uśmiechnij się. Nie ruszaj się. Namaluję najładniejszego Maxa, jakiego widzieliście. Ja też. Maluję. O! Modelowi nie wolno się ruszać, Max. Ach, ci młodsi bracia. Malowanie to sztuka, a nie tylko zabawa z farbami. Malarz musi znać się na kształtach i kolorach. Pokażę ci, Max. Z tych trzech kolorów możesz uzyskać wszystkie kolory tęczy. Czerwony i żółty dają pomarańczowy. Niebieski i żółty dają zielony. To jest jak magia. Malować. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, zanim zaczniesz malować, Max. Zapomniałyśmy o drugim śniadaniu. Chodźmy coś zjeść. Nie mogę się doczekać, kiedy skończymy portrety Maxa i powiesimy je na wystawie prac skautek. Wystawiać obrazy to zaszczyt. Czuję się jak prawdziwa artystka. Może nasze obrazy będą wisiały obok siebie. Dwa portrety Maxa. Nie martw się, Max. Jak podrośniesz, będziesz mógł malować. Wracaj do pozowania. Nie ruszaj się, namalujemy twoją twarz. Nie mogę sobie poradzić z nosem. Oczy też w złym miejscu. Namalować twarz jest trudno. Popatrz, jak ja to robię. Znam twarz Maxa bardzo dobrze. Jego oczy wyglądają tak, a usta tak. A nos jest o taki. Ruby, doskonale oddałaś podobieństwo. Naprawdę tak myślisz? O tak. Spójrz. Popatrz na ten uśmiech.
A teraz spójrz na Maksa. Popatrz sobie na jego ręce. W rzeczywistości są takie same. Jeszcze tylko jedno. Już. Skończyłam. Nie, wcale nie. O czymś zapomniałaś. Naprawdę? O czym? Zapomniałaś podpisać swój obraz. Namalowała Ruby i jeszcze Data. Podoba mi się twój obraz, Luizo. Max wygląda na nim jak żywy. Naprawdę? Nie jestem pewna. Oczywiście. Spójrz na jego ubranie i chustkę. Chwileczkę. Coś tu chyba nie gra. Jak to? Wydawało mi się, że Max miał chustkę. No tak. To dziwne. Byłam pewna, że miał chustkę. I ja też. Namalowałam ją. Widzisz? Marynarskie ubranko i chustka. Zaraz. Gdzie się podziała marynarka? Max? Żartujesz sobie z nas. No dobrze, Max. Możesz już zejść. Malować. Nie, Max. Musimy posprzątać. Chodź, trzeba umyć pędzle. Po wystawie dam mój portret Maxa babci w prezencie. Na pewno ucieszy się. Czy to pracownia malarska? Babcia! Nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć wasze obrazy, więc przyszłam tutaj. Schną w ogrodzie. Podobają ci się, babciu? Wiadomo, kto na nich jest? Spodobały mi się wszystkie trzy obrazy. Ależ, babciu, namalowałyśmy tylko dwa portrety. Jeden ja, a drugi Luiza. A dzieło Maxa? Max? Co on namalował? Mnie. Max? Max poznaje Maćka. Dojechaliśmy do tutaj. Wysiadaj. Muszę wypakować rzeczy, które będą potrzebne do zrobienia afisza. Luiza będzie tu za chwilę. Ma dla ciebie niespodziankę. Jesteśmy! Max, to jest mój kuzyn Maciek. Przyjechał do mnie z wizytą. Maćku, to jest Max, a to jest Ruby. Cześć, Maćku. Pobawcie się tutaj, a Luiza i ja zajmiemy się robieniem afisza. Tak się cieszę, że drużynowa właśnie nam powierzyła to zadanie. Ja też. Przyjdzie, żeby sprawdzić, jak sobie radzimy. Moje. Moje. O nie, nie możecie się tym bawić, to będzie nam potrzebne. Max i Maciek powinni pobawić się tam. Dobry pomysł, Luizo. To jest świetne miejsce na zabawę. Max, może zostaniecie przyjaciółmi, tak jak Luiza i ja. Wybierzcie sobie jakąś zabawkę, dobrze? A my popracujemy. Moje! Max, masz bardzo dużo zabawek. Podziel się nimi z Maćkiem. Mam wywrotkę, mam wywrotkę. Jeśli zostawimy ich na chwilę, na pewno zaczną się bawić razem. Masz rację, Luizo. Bierzmy się do pracy. Mam wywrotkę, mam wywrotkę. To powinien być wielki afisz. Tak, musi być widoczny z daleka. O! Moje! 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 Dobrze, możemy zaczynać. Moje! Wiesz, mam pomysł.
pomysł. Zamiast używać na afiszu słów, narysujemy skautki na wspaniałym pikniku. To znakomity pomysł, Ruby. Moje. Max, co się stało? Jedź, jedź. Wrum, 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 wrum. Ja. Nie mają ochoty bawić się razem. Powinnyśmy ich ośmielić. Chyba masz rację. Jedź, jedź. Dobrze się bawisz, Maćku? Maćkowi bardzo spodobała się twoja ciężarówka. Niech się nią trochę pobawi, a ty weź inną zabawkę. Jedź, jedź. Wrum, wrum. Proszę, Max, pobaw się teraz swoją karetką pogotowia. Pamiętaj, że trzeba się dzielić zabawkami, Maćku. Jedź, jedź. Wrum, wrum. Już wszystko w porządku. Wracajmy do naszego afisza. Jedź, jedź. Wrum, wrum. Moje. Jedź, jedź, wrum, wrum. Ruby, jak pięknie namalowałaś naszą drużynową. Podoba ci się? Twój kosz piknikowy też pięknie wygląda. Dziękuję, ja. O co znowu chodzi, Max? Moje. Wrum, wrum. Ojej, Maciek zabrał Maxowi karetkę. Przyniosę jedną z twoich ulubionych zabawek. Może dzięki temu wreszcie przestaniecie się spierać. Chcesz pobawić się czerwoną ciuchcią? Lubisz ją? Dobrze, musimy wracać do pracy. Nasz afisz jest prawie gotowy. Wiesz, chciałabym go już wywiesić. Ja też. Mam pomysł. Przyjrzyjmy się naszemu afiszowi. Miałaś znakomity pomysł, Ruby. Odsuńmy się trochę. Moje. Max, myślałam, że bawisz się swoją czerwoną ciuchcią. Maćku, nie zabieraj Maxowi wszystkich zabawek. On również chce się pobawić. Moje. Młodsi kuzyni. Już wiem. Proszę, Max, może chcesz się pobawić pająkiem? Moje! 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 Jest ładny. Tak, ale... Czegoś mu brakuje. Żeby był naprawdę wyjątkowy. Tak. Moje. 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 O! Co za afisz? O! Druhno drużynowa, możemy to wyjaśnić. Jest wspaniały. O, wspaniały? Tak, czyim dziełem są te śliczne, kolorowe plamy? Moim.
szarady skautek. To takie emocjonujące. Nie mogę się już doczekać naszego pierwszego zadania. Co będziemy robić? Tropić, tak, drużyna drużynowa? Zgadza się, skautko Valerio. Przygotowałam listę rzeczy, które powinniście wytropić tutaj w parku. Pamiętajcie, miejcie oczy szeroko otwarte. A od czego zaczniemy? Najpierw zadam zagadkę. Kiedy ją rozwiążecie, dowiecie się, czego szukać. Jeśli będziecie współpracować i postaracie się, zdobędziecie sprawność przyrodnika. Kto pierwszy przeczyta zagadkę? Ja! Dobrze, Luizo, przeczytaj. Powodzenia! Słuchajcie! Czytaj! Szybko! Szukać! Szukać? O nie, Max! To nie jest dla maluchów. To jest zadanie dla skautek. Szukać! Poszukam jakiejś zabawki dla Maxa. Chodź, Max! Znajdziemy jakąś zabawkę. Ciekawe, o co chodzi? Weź sobie jakąś zabawkę. Jesteś za mały, żeby bawić się ze skautkami, Max. Co by tu wybrać? Może pobawisz się wywrotką? Jeśli chcesz, potaplaj się w kałuży. Baw się dobrze. No dobrze, już jestem. Możesz przeczytać. Jestem maleńka i piórka mam złote. Spójrz w górę, jeśli ujrzeć mnie masz ochotę. Piórka ma złote? To musi mieć związek z ptakami. Może chodzi o gniazdo? Ale to jest małe i złote. O, jajko? Tu jest napisane, że to coś ma piórka. Jajko nie ma piórek. Tak, racja. O, przecież ptaki mają piórka. No tak, masz rację, Rubi. Ptak o złotych piórkach? Jaki ptak ma złote pióra? Możemy to sprawdzić w przewodniku skautek. Zaraz. Szukać. Znalazłam. Buduje gniazda w zaroślach i karłowatych drzewach. Cechą charakterystyczną są żółte lub złote piórka. Wszystko jasne. Musimy szukać piórek gajówki. O to chodzi. Zastanówmy się, gdzie może być gniazdo. Karłowate drzewo. Luizo, pożyczysz mi swoją lornetkę? Jasne. No i co widzisz? Nie jestem pewna. Szukać. Proszę, Luizo. Bardzo ci dziękuję. Muszę się zająć Maxem. Zaraz wrócę. Szukać. Tak, Max. Poszukamy jakiejś innej zabawki, a potem wrócę do koleżanek. Pobaw się łodzią podwodną. Przecież ją lubisz. Możesz ją zanurzyć w kałuży. Tam jest. Piórko! Proszę bardzo, rozwiązałyśmy zagadkę piórko gajówki. Świetnie się spisałyście. To zasługa skautki Valerii. Proszę, skautko Ruby, przeczytaj następną zagadkę. Mam liście zielone i kwitnę na biało. Spotykasz mnie w parku, wskazówek za mało. Podpowiem ci tyle, że liście me uwielbiają jeść pewne motyle. Jakie drzewo kwitnie na biało? Chodzi o takie, które lubią motyle. Co lubią motyle? Morwę! Zaczekaj! Jak właściwie wygląda morwa? Możemy to sprawdzić w przewodniku. O, już mam! Morwa kwitnie na biało i ma zielone liście. Musimy znaleźć liść drzewa, które tak wygląda. Rozdzielmy się! Szukać!
szukać. Dobrze, Max. Poszukamy innej zabawki. Czym chcesz się teraz pobawić? Może robotem? Karetką pogotowia? Czerwoną ciuchcią? A może pobawisz się samolotem? Proszę, Max, polataj sobie, braciszku. Znalazłam! Ktoś znalazł liść morwy. Tak, to jest liść morwy, jestem tego pewna. Świetnie się spisałaś, skautko Luizo. Bardzo dobrze, dziewczynki. Żeby rozwiązać ostatnią zagadkę, musicie się skupić. Gotowe? Tak! Zobaczyć mnie w jabłku czasem ci się zdarza. Lub na haczyku jakiegoś wędkarza. Jest kilka miejsc, w których bywam, gdy trzeba. Prawdziwym mym domem jest jednak gleba. To najtrudniejsza zagadka. Współpracujcie, skautki. Albo w jabłku, albo na haczyku wędkarza. Co to może być? A na dodatek żyje pod ziemią. Cokolwiek to jest, musi być w pobliżu. Zaczekajcie, robaki! Robaki! Masz rację, Rubi! Robaki! Chyba wiem, gdzie można je znaleźć. Dokąd ona poszła? Mam! Max, możesz przerwać zabawę? Potrzebuję pomocy. Patrz! Max, znalazłeś robaka. Właśnie o to chciałam cię poprosić. Skąd wiedziałeś? Ej, popatrzcie, widzicie co? Widzicie co Max pomógł mi znaleźć? Szukałem. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch.